Gdzie jest hajs? Zaprasza Radek Teklak. Dzień dobry, Radek Teklak z tej strony. Witam w kolejnym podcaście Gdzie jest hajs? Dzisiaj moimi Państwa gościem jest podpułkownik Włodzimierz Sokołowski, emerytowany oficer wywiadu. Większość z Was zna Pana podpułkownika pod... Pułkownika. Pół? Tak. Wikipedia nie zawsze mówi. Jak to można się nabrać? A sprawdzałem to w kilku miejscach i pewnie po Wikipedii wszyscy przepisali, że podpułkownik, pułkownik. Pan nie uwierzył, kto mnie awansował. Dobra. Zaraz pewnie może do tego dojdziemy. Pan pułkownik jest znany pod pseudonimem Wincent Sewerski, twórca kilku dosyć popularnych książek. Na motywach pierwszej powieści za tydzień rusza serial w Kanał Plus. Pierwszej i drugiej, okej. Rusza serial w Kanał Plus, powstały audiobooki, także można się nasycać z każdej strony. Witam pana. Witam państwa i pana również. Ja znam historię, ale i tak zapytam, bo pewnie ludziom nie chce się aż tak głęboko sprawdzać. Historia pseudonimu. Ja ją sobie rozczytałem, a zacząłem w ogóle z innej strony go badać. No natomiast chciałem się dowiedzieć, skąd taki pseudonim i dlaczego. No podejrzewam, że na potrzeby książek, no ale ustalmy to na początek. Moja historia jest stosunkowo prosta, ale fajna, kolorowa nawet mogę powiedzieć, bo kiedy napisałem pierwszą książkę i poszedłem na rozmowę do trzech wydawnictw, mi zaakceptowały, ale w końcu wybrałem Czarną Owcę, poszedłem do Czarnej Owcy. Prawda, prezes Książkiewicz, którego nazwisko bardzo mnie zachęciło do wydania w tymże wydawnictwie, powiedział mi w ten sposób, zamknął drzwi, powiedział: pan nie wyda tej książki nigdzie indziej, tylko u mnie. Zamknął na klucz drzwi, po czym powiedział, no ja powiedziałem: tak, no to ja się bardzo cieszę. Mówią: tylko jest, książka jest bardzo dobra, wszystko jest okej. Okay. Tylko jest jeden problem, panie Wodku. Włodzimierz Sokołowski. Tego nikt nie kupi. Nikt. No wie pan, to tak jakby Piotr Śpiechowski napisał Janek Kowalski. To jest zbyt gminne, zbyt takie powszednie, więc musi pan to myśleć pseudonim. No i pojechałem do domu z kolegami, koleżankami, zasiedliśmy i doszedłem do wniosku, że zrobimy tak, że pseudonim będzie Sewerski, dlatego że to jest łacińska transkrypcja mojego legalizacyjnego nazwiska, którego używałem przez wiele, wiele lat. Nie muszę tego kryć, bo to jest już oficjalne. Tylko że zrobiłem transkrypcję tak jakby ona była czytana w języku na przykład angielskim, prawda? Siewierski, Sewerski. To jest jedno. I zmieniliśmy W nasze na 2V, tym, którego nie ma w alfabecie polskim. Ktoś tak twierdził kiedyś, że litery V nie ma w polskim alfabecie. No nie ma. I chciałem, żeby to nazwisko, by pan tak było, z jednej strony brzmiało słowiańsko, z wschodnim takim, wschodnią melodią i końcówką ski, a z drugiej strony, żeby miało zapis taki zachodni. Bo to jest taka istota szpiegostwa, prawda? Transgraniczność, cały świat i tak dalej. Jasne. A Vincent V to jest, bo Vincent Victor to po łacinie jest to samo. Zwycięzca. I 2V daje W, czyli pierwsze litery imienia Włodzimierz. W ten sposób odkryłem tajemnicę moją. Ja stwierdziłem, że zanim zacznę grzebać w internecie, to spróbuję sobie rozpykać to po sewerski. No to wiadomo, Sivier, północ. Później stwierdziłem, że trzeba też poszukać w innych językach, więc odpaliłem translator Google'a. I pouczająco okazało się, że Sewer, w języku choćby szwedzkim, angielskim czy francuskim, szwedzki, angielski nieprzypadkowo, bo pan biegle posługuje się tymi językami, znaczy zerwać. Znalazłem też sewer w języku amharskim, odejść, sewer po baskijsku znaczy poważne, w języku zulu znaczy wstać i trochę odpadłem przy urdu, gdzie znaczy świnia. Sprawdziłem też nazwisko Siewierski, bo jak już dotarłem do historii, jak powstało, to jeszcze spojrzałem, czy to było nazwisko jakieś takie popularne, czy niepopularne. No i wyszło mi, że w 2014 takie nazwisko nosiło 2164 osoby. Z bazy PESEL ktoś to wrzucił do internetu i
I tak myślałem trochę, bo nie miałem informacji, kiedy to nazwisko legalizacyjne powstało. Czy ono powstało przed 90, czy po 90? Przed 90. Tak, bo my sobie wybieramy te nazwiska. Sami z listy dostajemy listę wolnych nazwisk do wykorzystania. Bo gdyby ono powstało po 90, to moja teoria, żeby iść w stronę tego zerwać, to by nabrała trochę więcej rąk i nóg niż ma teraz. Czyli potem w 90 pana pozytywnie zweryfikowano, ale pana zwolniono ze służby, po czym ponownie przyjęto. Więc gdyby pan nie przyjęto, tylko poproszono. Żebym wstąpił do służby. Więc gdyby to Siewierski powstało po 90, już po przyjęciu ponownym do służby, to by było fajne, no ale... No, po pierwsze byłoby tajne i nie mógłbym tego użyć. Dlatego, że to jest nazwisko, które ja przyjąłem, jak wstępowałem do służby, czyli przed 90 rokiem. I ono znajduje się w moich archiwach w IPN. Natomiast wszystko, co jest wytworzone po maju 90 roku, jest tajne i gdybym... oficerom, rozumiem, którzy mają tego typu nazwiska legalizacyjne, a wstąpili po 90, to te nazwiska są tajne i nie wolno ich używać. Czyli nie wolno ich używać. Okej. Okay. No tak, tutaj brak wiedzy na ten temat powoduje, że moje rozważania są jałowe. Ale... na początek chciałbym ustalić nomenklaturę, bo szpieg, agent, tajny agent. A pan bardzo często w wywiadach, w materiałach wideo powtarza, że oficer wywiadu, a nie żaden szpieg. Jak to rozróżniać? To znaczy, wie pan, już się dzisiaj tak strasznie nie upieram przy tym, przy ścisłym przestrzeganiu tej słownictwa, dlatego że ja w sumie dzisiaj operuję w świecie bardziej popkultury niż dosłownym tego słowa znaczeniu w świecie, prawdziwym świecie szpiegów, jak co robiłem wcześniej. I w świecie popkultury to troszeczkę inaczej wygląda. I trzeba po prostu z odbiorcą trochę nawet innym językiem rozmawiać. Ja to pokrótce wyjaśnię. Rzeczywiście w naszym języku wewnętrznym, służbowym, kiedy my piszemy dokumenty, to zawsze piszemy o sobie lub o osobach, którzy są funkcjonariuszami państwa, kolegach z CIA, SWR-u czy z Mossadu, że są oficerami wywiadu. Natomiast agenci to w naszej nomenklaturze są ludzie, którzy dla nas pracują, których zawerbowaliśmy do współpracy, obcokrajowcy. Natomiast szpieg to jest pojęcie ogólne bardzo, które określa pewne środowisko i pewien rodzaj zawodu, który się wykonuje. Natomiast my w języku właśnie naszym służbowym nie używamy w ogóle słowa szpieg. Ono nie istnieje w tym sensie takim dosłownym tego słowa, w takim sensie, jak go używamy w sensie potocznym. No właśnie mi się wydawało, że to jest takie pojęcie bardzo pojemne, ogólne, tak, żeby natomiast, tak sobie uprościć. Natomiast cała ta, jak powiedzieć, kultura książek, filmów szpiegowskich, sensacyjnych, ona wytworzyła swój język i swój rodzaj narracji, z którym nie ma sensu nawet walczyć, prawda, ani mnie z pozycji pisarza, tylko go zaakceptować i stosować. Otóż słowo agent przyszło do nas i jego znaczenie było z języka angielskiego, prawda, czy nawet amerykańskiego, angielskiego, bo w ten sposób na określenie pewnego funkcjonariusza państwowego, prawda, który wykonuje określone tam czynności. Natomiast spy to jest już wszędzie funkcjonujący. Więc natomiast ten oficer wywiadu to jest de facto pewnego rodzaju rusycyzm, wie pan, który pozostał w naszej nomenklaturze i który funkcjonuje do dzisiaj, dlatego że w języku rosyjskim dawnym, a szczególnie okresu komuny, oficer rozwiedki, no to był oficer, a szpion to był ten niedobry, zły i tak dalej. Sypna ja sobaka imperializma zapewne. No dokładnie, tak. Okay. Czekiste to dzień choroszy człowiek, tak? A szpion to śmierć szpionom. Śmierć szpionom, tak. Więc ale wraz ze zmianami kulturowymi to się również zmienia w języku i to przecież lekarze prawie w ogóle nie używa określenia oficer wywiadu, prawda? No tak. Mamy mówić o pieniądzach, więc tak nieśmiało zagaję. Pytanie czysto organizacyjne, bo ja domyślam się odpowiedzi. Pod względem finansowym bardziej się opłaca być agentem, czy bardziej się opłaca mieć własnego agenta literackiego i wydawać książki? Mieć agenta najlepiej, jak się ma agenta literackiego na Manhattanie, to na pewno lepiej mieć takiego agenta, bo to są realne pieniądze.
ale czy będzie lepiej, pan, zawód szpiega, w szczególności funkcja oficera wywiadu, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli tego szpiega, funkcjonariusza, mało płatnym, to nie są żadne duże pieniądze, za które funkcjonujemy, które są nam wypłacane. Są pieniądze, które wystarczają na przeciętne życie w naszym kraju. Natomiast problem się pojawia w tym, ponieważ szpiedzy operują dużymi pieniędzmi. I tu się pojawia pewna kwestia etyki, tońkości, delikatność tego zjawiska, mianowicie obracanie dużymi pieniędzmi jest dla człowieka każdego wyzywające bardzo i wymaga określonego przygotowania etycznego i moralnego, żeby sobie przypadkiem z tych pieniędzy nie chcieć skorzystać. Tym bardziej, że w wywiadzie my nie mamy kas fiskalnych, nie wystawiamy rachunków VAT i nie wystawiamy w ogóle żadnych rachunków. Najczęściej płacimy w kartonach po Johnny Walkerze. Okej. A więc najczęściej to jest to obrót tego rodzaju. W związku z powyższym teoretycznie taka pokusa może istnieć. Mogę powiedzieć, że sporadycznie, ale takie złe sytuacje się zdarzają. Okay. Natomiast prawidłowy, normalnie wychowany oficer wywiadu każdego na świecie, bo ja mówię, to są ogólne zasady, nie tylko polskie. Dobrze wychowany, przygotowany, najpierw wybrany, wychowany, przygotowany oficer wywiadu, jak ukradnie złotówkę, to wylatuje ze służby. Czasami można użyć pieniądze służbowe do celów, można powiedzieć w cudzysłowie prywatnych, ale za zgodą przełożonych i to musi być wszystko zrobione transparentnie. Mówiąc krótko, zmęczony oficer ma prawo pójść i wziąć pieniądze z kasy operacyjnej i zjeść obiad. Tak bym to określił. Aha, czyli nie mówimy I go sobie rozliczyć. Czyli nie mówimy tu o fundowaniu sobie szybkiego motocykla, tylko o takich zwykłych, podstawowych, ludzkich czynnościach. Proste, takie czynności. Mogę to jeszcze ładniej opisać. Kończą robotę oficerowie gdzieś za granicą, ciężką, trudną, wyzywającą, męczącą. No i dzwonią, czy tam do szefa się pytają, szefie, chcemy trochę odpocząć, okej. Macie zielone światło. Kupią sobie trochę tam jakiegoś Johnny Walkera, jakiegoś inne whisky tanie. I sobie mogą się napić troszeczkę i słone orzeszki kupić do tego. Czyli bez szaleństw. Jak rozumiem, no tak, no bo to jest człowiek, ściera się z taką właśnie, no jest to pokusa. Rozumiem, że system szkolenia uodparnia w jakiś sposób człowieka na tego typu pokusy. Natomiast mnie zawsze interesowało, skoro się tam zarabia nie najlepsze pieniądze, to czy nie jest to jakieś, nie znam się na pracy jakby operacyjnej, więc być może te pytania nie będą do końca logiczne. Natomiast czy to nie jest tak, że taka osoba, która jest opłacana, no przeciętnie nazwijmy to, czy to nie jest jakiś, to nie jest jakaś podatność na, nie wiem, werbunek ze strony służb obcych państw? No bo każdy ma jakąś, mam wrażenie, swoją odporność. No wie pan, w zasadzie ja już to odpowiedziałem, pan, jeżeli można przywłaszczyć swoje własne pieniądze, to równie, to jeżeli ktoś ma taką konstrukcję psychiczną i idzie w tą stronę, to my od razu zakładamy, że to jest osoba podatna również na werbunek w takiej sytuacji, na bazie materialnej, prawda? Także my to oczywiście badamy ludzi od tej strony. Chyba ja tymi rękami przeniosłem naprawdę dużo pieniędzy, bardzo dużo. Zer było. I mieszkałem w bloku na Ursynowie całe życie, tak. Dopiero z książek sobie mogłem pozwolić na troszeczkę zmianę, kiedy zacząłem pisać standardu, ale no, oczywiście nie przesadzajmy, no, są kredyty, różne inne rzeczy we frankach. Można pobrać i sobie poprawić standard życia, jeżeli bank da oficerowi, który nie może wykazać się miejscem zatrudnienia, bo ma z tym problem. A jak jesteśmy przy tym wątku, to od razu go poruszmy. Jak się takie sprawy załatwia? Czy ktoś idzie i rozmawia z ludźmi z banku, czy trzeba coś bardzo mocno nakombinować? Jak oficer, który nie może, jak pan powiedział, zdradzić miejsca swojego zatrudnienia, dostaje kredyt bankowy? Ja panu podaję tam określoną nazwę instytucji.
jak bank sprawdza, to widzi, że jest taka instytucja, ale staramy się, żeby nie wchodził głębiej. Rozumiem. W szczegóły tej sprawy. Ale wie pan, z tymi pieniędzmi to także tak jest, bo ten problem, on musi być odporny moralnie, prawda, w kwestii jakiejś takiej emocjonalnej również, w kwestii tych przekazywań, bo jeżeli przekazuje pieniądze, sam nie zarabia, to musi mieć tą, ten kręgosłup i tę głowę właściwie ustawioną. To jest niesłychanie ważne. Mówię pan, może nawet nie pieniądze, bo pieniądze to jest jeden, bo, a drugi są informacje, z które my za pieniądze uzyskujemy. Mhm. Informacje mają swoją cenę. I tutaj się zaczyna, otwiera klapka ogromnie skomplikowanego procesu, problemu i tak dalej. Że ale coś... jak pan zada następne pytanie, to może to wyjawię, jeśli pan to będzie interesować. Pytanie o obrót informacjami ewentualnie, który jest trochę łatwiejszy do, mam wrażenie, ukrycia, niż pobranie kasy, pieniędzy z kasy. Słynne historie teczkowe, gdzie coraz coś wypływało i tak naprawdę dziennikarze chwalili się tym, że są świetnymi dziennikarzami śledczymi, a tak naprawdę mam przekonanie graniczące z pewnością, że to nie byli świetni dziennikarze śledczy, tylko po prostu ktoś te informacje im popychał. Bo nie jestem sobie w stanie wyobrazić bez nazwisk człowieka, który z latarką w zębach penetruje agencję wywiadu w poszukiwaniu kompromitujących polityków teczek po to, żeby je ujawnić gazecie. No dla mnie to jest ten absurd. No, drobna korekta. My mamy teczki kompromitujące polityków oczywiście, ale nie naszych, tylko z innych krajów. Z innych krajów. Okej. Okay. My się nie zajmujemy politykami polskimi. My dostarczamy polskim politykom informacje. Żeby mogli w miarę tak, żeby mogli wiedzieli, z kim rozmawiają, kiedy jadą na rozmowy, prawda, ważne, to żeby wiedzieli, że ta osoba, z którą rozmawiają, jest odpowiednio już przygotowana do tych rozmów. Ja muszę zadać to pytanie. Czy politycy potrafią korzystać z tych informacji? Czy to jest w dalszym ciągu radosna rzeźba na polu dyplomacji, negocjacji handlowych, politycznych, gospodarczych? My pan, to zależy jak duży. Generalnie rzecz biorąc, muszę przyznać ze smutkiem, że jakość naszej klasy politycznej jest bardzo niska, generalnie. I to są odbiorcy naszych informacji, prawda, bo my dla nich produkujemy. My sami nic nie wytwarzamy, my zdobywamy informacje i przekazujemy je politykom, żeby na ich podstawie podejmowali decyzje dla dobra nas wszystkich, obywateli, bezpieczeństwa, naszych finansów i tak dalej. No i wywiad zawsze przynosi informacje, najczęściej złe, prawda? Bo te dobre informacje to same przychodzą. Najczęściej przynosimy złe informacje i ich nie podrabiamy, nie kształtujemy, tylko są takie, jakie są. Inaczej wywiad nie miałby sensu. No tak, Ale jakie politycy podejmują decyzje, to już jest ich, to już jest nie nasza sprawa. To już się nasze, tutaj nasza rola się kończy. No, natomiast z tą klasą jest właśnie poważny problem. Dlatego, że o ile to występuje ze zjawisko powszechne na świecie, to nie tylko u nas, aczkolwiek w Polsce jest ono mocno, bym powiedział, skrajne, nie chcę używać słowa wynaturzone, bo to byłoby stanowczo za daleko, ale wie pan, w starych demokracjach zachodnich dobór polityków jest doborem naturalnym, prawda? Jest pewna kultura, pewna ciągłość. Ministrem się zostaje na podstawie pewnego ciągu wydarzeń politycznych, które polityk przechodzi. U nas ważnym ministrem ważnego resortu zostaje się na podstawie palca wskazującego. No tak. No i wie pan, no tutaj jest problem polityków, których nikt nie bada, nikt nie sprawdza, nikt nie testuje. Oj, przepraszam. Spoko. Nikt nie testuje. Których, no i oni są. No i my wtedy mamy problem, dlatego że niektórzy politycy mają kłopoty z czytaniem nawet. Okej. Spytam też. Ale ważna rzecz, muszę to dodać natychmiast. Nie wszyscy. Mogę od razu powiedzieć, że miałem do czynienia z wieloma politykami polskimi, naprawdę z najwyższej półki. I potrafili te informacje wykorzystać. Absolutnie, możemy być dumni, że mamy też takich. Ale wie pan, wystarczy w rzędzie dwóch takich, co powiedziałem wcześniej, już jest problem. I jest po zawodach. Tak.
sukcesy w pracy oficera. No, zakładam, że to nie jest nieustające pasmo porażek, bo nie miałoby to wtedy chyba sensu. Czy oficerów jakoś się nagradza? Nie wiem, nagrody pieniężne. Wiem, że medale czasami. Czy to jest tak, jak się ogląda w filmach, że oficer dostaje medal, a potem natychmiast się go chowa w kasie, bo on się nie może nim pochwalić, a jak dostaje nagrodę pieniężną, to ona jest przepuszczona przez jakieś różne źródła, żeby też nie wykazać, że to stąd wypłynęło, tylko stamtąd. Jak to się odbywa? Ciepło. To mhm. Coś koło tego. Tak to mniej więcej wygląda. Więc tak, oficerowie oczywiście dostają premie pieniężne za wykonane zadania. Jest pewne normy, które muszą zostać spełnione, aby oficer został nagrodzony w ten sposób formalny. Mhm. To nie odbywa się na zasadzie, że szef, to jest dobry oficer, bardzo go lubię. Dostanie pieniądze. Mhm. Nie. Musi być formalne pewne przesłanki spełnione, ponieważ my mamy wewnętrzne przepisy, tak zwane instrukcje wewnętrzne, które jasno i precyzyjnie określają takie nasze różne zachowania. I to jest. Za poważne zadania, naprawdę takie ryzykują, gdzie oficerowie, koleżanki, koledzy ryzykują życiem, gdzie bezpieczeństwo państwa jest zagrożone, jest wyraźny sukces. Mamy sporo takich sytuacji, o czym opinia powinna wiedzieć. Nie musi, bo to oczywiście jest nieciekawe, po prostu nudne. To dostają bardzo, mogę powiedzieć, takie satysfakcjonujące gratyfikacje. No i są oczywiście, one są ważne, bo biorąc pod uwagę wysokość zwykłych zarobków, to zawsze się oficerowi przyda, prawda, jego rodzinie. Natomiast jest też bardzo ważna, to jest ta nagroda niepieniężna, ale taka honorowa. Jest nagrody wewnętrzne nasze, honorowe, pewne pochwały, nagrody i tak dalej. Takie słowne z wpisaniem do akt. To jest bardzo ważne. Duży oficerowi, któremu się wpisuje do akt nagrody, którym też oczywiście czasami towarzyszą pieniądze. Później na przestrzeni lat to jest jego kapitał zawodowy. Dlatego, że on może zawsze pokazać, że ma tyle i tyle nagród, na przykład za werbunki agentów, albo za przeprowadzone operacje specjalne, prawda? Bo nie może wiedzieć, co zrobił. No, to oczywiście. Nikomu innemu, gdzie przychodzi na przykład do innego wydziału, ale naczelnik tam widzi, o, to jest oficer, który dobrze ciągnął robotę. I w ten sposób, no i są na końcu te odznaczenia, które dostajemy, krajowe i zagraniczne, ponieważ nasza praca to jest międzynarodowa i bezpieczeństwo niektórych krajów, na rzecz którego pracujemy, naszych sojuszników, to jest dokładnie tak, że zabezpieczamy w ten sposób nasze bezpieczeństwo. Jasne. Nigdy to nie jest tak, że robimy coś dla kogoś na ładne oczy, tylko dlatego, że taki jest interes. I co te odznaczenia, czasami bardzo wysokie, najwyższe, najczęściej przyznawane w gronie kilku osób i tak jak dokładnie, jak pan powiedział, zamykane w szafie. I dopiero jak się na emeryturę odchodzi, to można się przypiąć i pochodzić. Za co się dostaje Legion of Merit od Baracka Obamy? Za walkę ze światowym złem. Okej, mi taka odpowiedź wystarczy, bo ja rozumiem, że w szczegóły nie możemy się wdawać. Przeczytałem listę niektórych nagrodzonych tym medalem i muszę przyznać, że pełen szacunek. Czyli za walkę ze światowym złem. Tak. Na poziomie światowym. Tak. Nie będę ciągnął. Mam pytanie dotyczące młodych ludzi, którzy być może myślą o pracy w wywiadzie, być może myślą o pracy na rzecz dobra naszej ojczyzny, jaka tam ona by chwilowo nie była, czy nam się podoba bardziej, czy mniej. Czy są jakieś kierunki studiów, tak na początek, na które warto by było pójść, żeby zwiększyć nasze szanse? Czy coś predestynuje bardziej, czy jakaś wiedza, którą wyniesiemy z tych studiów, pomoże nam później w procesie rekrutacyjnym i dalej w pracy? Już odpowiadam na pana pytanie. Krótko najpierw na pierwsze. Gdybym miał wybierać jeszcze, to jest przesłanie dla młodych ludzi w kraju. Gdybym miał wybierać jeszcze raz zawód, jeszcze raz bym go wybrał. Jeszcze raz bym, tu bym poprawił, tam bym trochę zmienił, ale na pewno bym go wybrał, bo to jest naprawdę. Trzeba pamiętać, że wywiad to jest służba dla całego kraju. To nie jest dla żadnej partii. To jest akurat jedna z tych
nielicznych agent rządowych, państwowych, która dba o bezpieczeństwo wszystkich obywateli, niezależnie od ich przynależności partyjnej, stanu zdrowia, konta w banku i tak dalej. Bo zamach terrorystyczny, wojna w Korei czy załamanie giełdy na świecie dotyczy wszystkich jednakowo. I koniec przesłania teraz. Natomiast jeśli chodzi o wykształcenie, chyba generalnie rzecz biorąc, we wszystkie wywiady najbardziej, najchętniej celują w prawników. O. Prawnicy to jest ludzie z przygotowaniem prawniczym, dobrze się w tym zawodzie sprawdzają, bo wiedzą, jak działa państwo, wiedzą, znają metody obchodzenia prawa. Jak trzeba powiedzieć, że wywiad jest właśnie po to, aby niestety, ale łamać prawo innych krajów. No trochę prowadzicie działalność przestępczą, możemy dokładnie tak nazwać? Ale nielegalną? Ale niech pan mówi wprost. Tak, prowadzimy działalność przestępczą poza granicami kraju. Czyli łamiemy prawo innych krajów. Więc prawnik tutaj, poza tym jest znajomość stosunków międzynarodowych, elementy psychologii, prawda? Sztukę prowadzenia rozmów z osobami i tak dalej. To wszystko daje dobry materiał na oficera operacyjnego. Dobre podstawy. I rzeczywiście na wydziałach prawa najczęściej szukamy i w tym środowisku próbujemy znajdować kandydatów. No, jest problemy finansowe, prawda, z tym, ale jest sporo ludzi, dla których pieniądze tak, ale też są inne rzeczy ważne, bo w wywiadzie trzeba jednak to serce gorące mieć z uwagi na zarobki. Więc natomiast od razu powiem szczerze, to nie jest warunek ten, bo to w sumie na końcu tego procesu badawczego, bo bardzo długo się pracuje kandydata, wiele miesięcy, zanim uznamy, że w ogóle jest to ktoś, na kim nam może zależeć, to naprawdę mogę wam powiedzieć, że ja miałem oficerów o bardzo różnym wykształceniu, którzy byli świetni w pracy operacji. Miałem koleżanka, która weterynarzem była. Była wyśmienitym oficerem operacyjnym. Aha. Ona tak planowała operacje specjalne, jakby robiła sekcję świni. Tam wszystko musiało grać ze sobą, działać, połączone być. Wszystko musiało mieć sens. Prawda? Miałem oficerów i po dziennikarstwie, i politologów, i po szkole aktorskiej, prawdziwych aktorów nawet z dorobkiem. Natomiast muszę powiedzieć ze smutkiem, że wbrew oczekiwaniom słabo sprawdzają się filolodzy. Wbrew ludziom się wydaje, że szpieg to musi znać od razu dużo 10 języków, że to jest jego największa zaleta. To jest zaleta znać dużo języków, ale trzeba mieć w tych językach przede wszystkim coś do powiedzenia. Rozumiem. Z filologami, wie pan, czasami bywa tak, że oni naprawdę znają dobrze języki, ale z tym już, żeby coś tam o głębiej, to no jest problem. Języka można się nauczyć. U nas są kursy, uczą się oficerowie cały czas, nieustannie języków. Więc tak to jest. Natomiast suma summarum najważniejsze jest ta predyspozycja i talent. Prawda? Języki jakby oczywistość, no bo wiadomo, że w pracy za granicą no nie będziemy rozmawiać po polsku, chociaż niektórzy tego oczekują. Czy są jakieś nietypowe zainteresowania, nietypowe, może typowe zainteresowania, hobby, które mogą się przydać w takiej pracy? Bo rozumiem, że tu będzie taki przykład, trochę sobie go wymyśliłem wczoraj przed snem. Studiuję język arabski. Znam go dobrze, ale mam takie hobby, że wchodzę na fora arabskie i tam troluję strasznie. Jestem po prostu trolem nie na polskich forach, tylko na forach arabskojęzycznych. Czy coś takiego powoduje, że nie wiem, wiem już jak można mnie obrazić na 60 różnych sposobów. Poznaję slang, poznaję jakieś tam rzeczy, jakieś tam formy, których normalnie się w języku literackim, że tak powiem, czy nawet ulicznym nie do końca stosuje. Czy to był przykład taki, jakby mówię, wymyślony wczoraj przeze mnie, ale czy są jakieś zainteresowania, które mogą zwiększyć nasze szanse później podczas procesu? Ale rzeczywiście, że tak. I tu bym mógł długi wywód zrobić, ale postaram się to
skompresować do jakiejś krótkiej wypowiedzi. Oficer wywiadu przede wszystkim i tych, których my wybieramy, którzy już przychodzą do służby, młodzi ludzie, 20-paroletni. Bardzo ważną cechą jest chęć uczenia się, poznawania i otwarty umysł. Innymi słowy, osoba, która ma jakiekolwiek, widzimy, że ma takie, ma cechy psychiczne negatu, niechęci, jakichś postaw wrogich do otoczenia, do jakichś zjawisk i tak dalej. W dużym stopniu to wyklucza już niestety z dalszego procesu, dlatego że oficer wywiadu całe życie się uczy, dlatego że nie ma w sumie czegoś takiego jak zawód szpiega. To jest, tylko się nie można tak na jakiejś szkole nauczyć. Poza tym na takich kutach to my poznajemy ludzi, a nie oni zawód. Tylko poznajemy, czy mają predyspozycję do tego. Mossad kiedyś w ogóle nie miał szkoły wywiadu, tylko naturalne talenty pracował. I z dużym sukcesem, więc ta konieczność uczenia się jest niesłychanie ważna. Dlatego, że powiedzmy, jeżeli ktoś pracuje na kierunku, powiedzmy, rosyjskim, załóżmy, to nie może nienawidzić Rosjan, ani Rosji, ani języka rosyjskiego. To nie da się nienawidzić języka rosyjskiego. Dlatego, że po pierwsze musi mówić po rosyjsku, a jak się nauczy mówić po rosyjsku, nienawidzi rosyjskiego, prawda? Niektórzy twierdzą, że należy znać język swojego wroga, ale ja im nie wierzę. I tu jest właśnie, pan, to też na marginesie ważnej rzeczy, która w psychice takiego młodego oficera musi być. My nie pojmujemy Rosjan jako wrogów. Rosjanie są wrogiem dla żołnierza, bo on musi do niego strzelać. Żołnierz zabija. Żołnierz uczony zabijania innych ludzi, prawda? Oficer wywiadu jest od zdobywania informacji, a nie od zabijania. W związku z tym zdobywania informacji wszelkimi dostępnymi metodami. Więc dobrze by się było z nimi zaprzyjaźnić. Więc trup nic nie powie niestety. Z natury rzeczy. Dlatego trzeba się zaprzyjaźnić. A żeby się zaprzyjaźnić, bo jak się kogoś nienawidzi, to jak się z nim zaprzyjaźnić? Jest inna oczywiście sprawa ISIS, walka z terroryzmem. Tu się leje krew. Troszkę inne zasady, metody. Ale mówimy o cywilizowanym świecie. To widzimy codziennie w przypadku. Więc tak to wygląda. Ergo, młody człowiek, jak jest naprawdę w jakiejś zapadłej dziurze, w pipidowie jakiejś tam, gdzie nie ma nic, gdzie jest tylko to jak wychodzi rano z namiotu, otwiera, prawda, patrzy, mówi, kurde, jak to pięknie jest, chciałbym poznać lepiej to otoczenie. Innymi słowy, oficer wywiadu zawsze się interesuje swoim otoczeniem i próbuje znaleźć w nim coś, co jest interesujące. Musi tak mieć tą głowę ustawioną, tak? Dlatego młodzi szpiecy, ale nie tylko młodzi, czytają dużo literatury, a powinni przynajmniej, tak ich zachęcamy. Czytanie literatury pięknej, prozy, klasyki. Dlatego, że w ten sposób poznają o prawdziwą stronę życia społeczeństwa, ludzi, człowieka, którym się mają zajmować. I są w stanie zrozumieć, dlaczego niektórzy rosyjscy autorzy przez 50 stron opisują piękno przyrody, tak jak nasi pozytywiści. Ale to jest właśnie podstawa. Jak chcesz pracować na kierunku rosyjskim, to trzeba przejść przez wojnę i pokój, bo i tego to ustoja te 60 stron, jak jedzie Pierbiezuchow. Tak przez las, bagna i drzewa, i brzoza, i las, i bagna. Bardzo ważne. Taka jest Rosja. Duża, rozległa i bagnista. Właśnie a propos wyszukiwania ludzi. Rozumiem, że na stronie Agencji Wywiadu można sobie znaleźć ogłoszenie o pracę, wypełnić jakiś wniosek. I to jest jedna z dróg, ale rozumiem też, że wywiad sam wyszukuje kandydatów. Czy rekrutacja odbywa się na uczelniach, czy wy obserwujecie? Jak to w ogóle wygląda tak operacyjnie, że tak powiem? I tak. W kwestiach rekrutacji wszystkie metody zgodne z prawem, bo my operujemy na terenie kraju tutaj, zgodne z prawem to są stosowane i stosujemy zachęty, informacje, ale zawsze, wszędzie na świecie najlepszym oficerem jest wywiadu, to jest ten, którego my sami wybieramy. Ergo, mówiąc to w ten sposób, wie pan, jak ktoś składa co roku podanie o pracę w wywiadzie, to za trzecim razem już wiemy, że go na pewno nigdy nie będzie ono rozpatrzone i odradzam. Bo jest taka niepisana, że jak bardzo chcesz być szpiegiem, to nim na pewno nie zostaniesz. Natomiast jak podchodzimy do kogoś i proponujemy mu pracę, mówimy, słuchaj, jestem z wywiadu
dołącz do nas. A ja mówi, o, wiem, co to wywiad, fajna instytucja, ale muszę się zastanowić. Mm-hmm. I przychodzi za trzy dni, wiesz, spróbuję, to jest ciekawe. Jednak ta decyzja, ona musi gdzieś zrodzić się w człowieku. To nie może być wybuch entuzjazmu. Tak, prawda? Biorę. Mm-hmm. Dlatego, że bardzo często później następuje rozczarowanie wieloma sprawami, bo wyobrażenie cywila o wywiadzie na podstawie książek, no to jest dużo trudniejsze życie niż Jamesa Bonda. Właśnie miałem tutaj spytać Jamesa Bonda, czy w tym jest jakiekolwiek ziarno prawdy, bo on się otacza pięknymi kobietami, jeździ pięknymi samochodami. Zestaw gadżetów jest taki, że moi koledzy i koleżanki czasami szlochają, patrząc na te piękne rzeczy, które mu dostarczają. Rozbija się po świecie, likwiduje zagrożenia wewnętrzne, czasami zewnętrzne i w ogóle licencja na zabijanie, żyć nie umierać. Cokolwiek tu ma ręce i nogi? Z wyjątkiem licencji na zabijanie, wszystko, co pan powiedział, jest w arsenale. Może się zdarzyć. Życia. Mhm. Zawsze walczymy ze złem. Mhm. Dobro i zło w pracy wywiadu jest jednoznacznie określone. I tutaj nie ma żadnej. Dobro to jest moja ojczyzna, a zło to jest to, co jej zagraża. I tu nie ma w ogóle żadnej filozofii. Mhm. Nie ma nawet cienia, żadnej szarości nie ma. Jest tylko czarne i białe. A ludzie to już jest inna sprawa. Ludzie mogą być bardzo różnobarwni i tak dalej. I to jest prawda, i James Bond dokładnie tak jest. On ma królowa to królowa, tak. Prawda? Dobro królowej jest najważniejsze. No a Stavros Blofeld jest jednoznacznie zły, no, niedobry, tak. I trzeba z nim walczyć. Tak, znaczy, u nas, jego kompasowi? I nas mówię, tak, rzeczywiście ta filozofia jest jak najbardziej prawdziwa. Że Ian Fleming pisał to, był oficerem wywiadu czasu wojny, więc u niego ten paradygmat był bardzo wyraźnie określony, szczególnie wyraźnie określony. Więc w ten sposób, a natomiast samochody jak najbardziej, kobiety również, trochę alkoholu, w to wszystko jest wmieszane. No, więc to są te fajne rzeczy. No i oczywiście to ciągłe podróżowanie, no tak, które jest elementem, fundamentem pracy każdego wywiadu. Więc od tej strony jest to w jakimś takim ogólnym sensie. Może być prawdziwe. Może być. Ja od razu panu mówię, szpiecy z uwielbieniem oglądają, bo też to robię nieustannie, bo jest to tak podane, sprzedane, że się cudownie odpoczywa. Człowiek nie przeżywa po raz kolejny swojej traumy jakiejś. No tak, ale potem wraca się z akcji i James Bond nigdy nie siadł do biurka i nie napisał ani pół słowa raportu. Ja rozumiem, że w pracy wywiadu no, na papier musi trafić wszystko, począwszy od planów, a skończywszy na podsumowaniu tego wszystkiego. To prawda, że tak dużo piszecie? To prawda. Rzeczywiście Bond nic nie czyta, nic nie pisze, a po robocie wiadomo, co robi. Nagrodę. Natomiast bardzo dużo czasu zajmuje nam pisanie i czytanie. Jest to bardzo ważna, jedna z fundamentalnych, najważniejszych umiejętności każdego oficera operacyjnego, do tych z analityki, informatyki. Już nawet nie mówię, prawda? Ale jest bardzo ważne i my już wybierając kandydatów do pracy przyglądamy się, szukamy osób, które potrafią przekładać myśl na papier w sposób wyraźny, czytelny, klarowny, aby mogli tym, co napiszą, poinformować przełożonych, że to, co zrobią, ma sens. Dlatego, że w drodze decyzyjnej, w pracy wywiadu, my coś robimy w terenie, tak, werbujemy, czytamy na jakieś działania, operacje, ale zatwierdzają to ludzie, nasi szefowie na podstawie opisu, że oni tam nie jadą z nami, nie patrzą przez kamerę. To możesz, a tego nie możesz. Oni zatwierdzają pewien dokument, w którym to jest wszystko napisane, co się będzie robić, tak? Co będziemy robić. Mhm. A piszemy to dla siebie. Więc, bo my to później, każdy oficer pisze nie dla drugiego kolegi, tylko sam dla siebie ten dokument. A więc to, mówię, to pisanie jest fundamentem. To jest, dlatego mówiłem też o tej literaturze. Mhm. No, podejrzewam, że pomogło. To bardzo pomaga. Oczywiście to rozwija wyobraźnię, słownictwo, umiejętność postrzegania i tak dalej. No. A jak się odchodzi z wywiadu? Bo podejrzewam, że to nie jest tak jak w cywilu, że pisze wypowiedzenie,
podbijam obiegówkę i robię wypad z firmy. No tam jeszcze wchodzi w rachubę okres wypowiedzenia. Podejrzewam, że procedury są troszeczkę inne chyba. To zależy, jaki oficer, z którego stanowiska odchodzi, z czym się zajmował i tak dalej. No ale powiem, że operujemy cały czas o środowisku pionu tego operacyjno-rozpoznawczego, tak? To ja bym to ujął w ten sposób. Wie pan, jeżeli oficer prowadzi swoje źródła, agenturę, powiedzmy za granicą i tak dalej. Agent to są ludzie, którzy ryzykują życiem, pracując dla nas. Zdradzili swój kraj, przeszli na naszą stronę i coś tam robią. Ale już obsługują od motywów, to jest inna sprawa. Ale to są ludzie, którzy są ważni dla bezpieczeństwa Polski, dla jej, dla informacji i tak dalej. Dla bezpieczeństwa szczególnie. I on, jak się odchodzi na emeryturę, decyduje oficer już taki po latach, kiedy tą emeryturę może mieć, że odejdzie, no to przecież nie dzwoni do tego swojego agenta. I nie mówi mu, że kurde, idę na emeryturę, to przyjdzie mój kolega, gdzie będzie obsługi. Jak facet ryzykuje swoim życiem. To tak nie jest. Trzeba przygotować następców. To się odbywa długo. Taki agent nie każdego prowadzącego może zaakceptować. To jest cały proces technologiczny, który się uruchamia. A jeszcze jak się prowadzi kilku agentów, prawda? Czy kilka źródeł. Więc to jest długi proces wychodzenia. Czyli ogólnie, żeby jedna osoba mogła odejść, uruchamia się dosyć solidną maszynę, żeby tak bywa, tak. Oczywiście bywa tak, że oficer nic nie ma, ma pustą szafę, tak? Nie jakiś tam nic nie robił. No to zamyka drzwi za sobą, robi imprezę w knajpie dla kolegów, koleżanek i goodbye. Czyli odeszliśmy, trafiliśmy na, nie wiem, czy emeryturę, czy odeszliśmy wcześniej. Mamy trochę mniej tej emerytury. I co może robić, gdzie może zarobkować były oficer, żeby nie jeździć na taksówce po godzinach? Bo rozumiem, że ta emerytura to nie są jakieś kokosy. No, powiem tak, jeżeli to jest emeryt tak zwany starej daczy, czyli podlegający ustawie, jakby ją określamy, represyjnej, to ma 1000 zł emerytury w związku z powyższym, a czasami nawet i tyle nie ma. W związku z powyższym, no, często w kiepskim stanie zdrowie po tylu latach, więc rozwiązania bywają czasami dramatyczne dla takich ludzi. Czy firma jakoś... Nie będę używał określenia jakich, bo... Ale to są dramatyczne sytuacje. Natomiast powiedzmy o normalnej sytuacji. Z reguły te emerytury teraz jest inny proces, bo po 25 latach normalnie, ale ci, którzy są, przyszli do służby przed 2013 rokiem, odchodzą po 15 latach. Więc teoretycznie mogą, są jeszcze w sile, mogą gdzieś pracować. Ale my mieliśmy tą możliwość wcześniejszego przechodzenia na emeryturę także z tego powodu, że oficerom operacyjnym po odejściu, po wielu latach, bardzo ciężko jest się zaadoptować. No nie pójdzie do pracy, do korporacji, gdzie jakiś 25-latek będzie mu palce wskazywał, jak on świat ratował jeszcze przed chwilą, tak? Jeszcze przed chwilą wypinał piersi prezydenta. Jeszcze przed chwilą dostawał gratulacje od szefów zaprzyjaźnionych żon. No to gdzie on pójdzie do pracy? No tak, do Biedronki na kasę? No chyba niekoniecznie. No nie, jest ograniczona ilość zawodów, które może wykonywać. W Polsce niestety jest ten problem, w odróżnieniu od wszystkich cywilizowanych państw zachodnich, że nie ma systemu zagospodarowania odchodzących oficerów ze służby. Prawdę mówiąc, oni nie dysponują jakąś szczególną wiedzą, umiejętnościami, bo oni potrafią tylko szpiegować na dobrą sprawę, tak? Co w cywilu jest mało przydatną umiejętnością. Ale umiejętność szpiegowania wiąże się z całym jakby bagażem innych umiejętności. Tak, ale to już są mity, które krążą. Powiem no tak. W Izraelu każdy oficer Mossadu odchodzący od razu ma pracę gdzieś w przemyśle zbrojeniowym, gdzieś w instytucjach bezpieczeństwa państwa i tak dalej. Identycznie z Wielkiej Brytanii, w Stanach, w Rosji mają doskonale rozwinięty ten system. Tylko u nas jest tak, że generalnie rzecz biorąc, gdzieś kuleje. Musisz sam o sobie myśleć i ten efekt jest taki, że większość takich oficerów odchodzi, no i z pieskiem koło domu chodzi. Bo nie może sobie znaleźć odpowiedniego miejsca. Chyba, że może książki pisać. Ja sobie tak wyobrażam tą pracę, że to jest
taka trochę nieustanna jazda na adrenalinie, dużych emocjach, dużym napięciu. No i robi się to 15-20 lat, no i później człowiek decyduje się, że odchodzi. Trafia w pustkę, tak jakby. Nie ma tych podniet, które miał do tej pory. Czy agencja w jakikolwiek, czy państwo polskie w jakikolwiek sposób wspiera odchodzących oficerów, czy trzeba sobie ewentualnie psychoterapeutę z własnych pieniędzy fundować? Z własnych pieniędzy sobie fundować trzeba. Niestety psychoterapeutę, dobrze pan to ujął, dokładnie tak jest. Wielu oficerów, nie wierzę wszyscy, ale wielu oficerów, szczególnie koleżanki nasze, bo one emocjonalnie są bardziej, tak jak powiedzieć, zaangażowane, no i inaczej troszkę psychicznie ukształtowane, cierpi na syndrom odstawienia, który się objawia w początkowym okresie. Wszyscy są nudni, nieciekawi, świat jest ten, w telewizji głupoty i trudno sobie znaleźć miejsce. I to jest problem. Można z tego wyjść i rzeczywiście chodzimy. Można korzystać, sam korzystałem z pomocy psychiatrów w tym względzie. Są świetne metody, środki wychodzenia dzisiaj z tych stanów depresji. To jest stan depresyjny. Nie tylko oficerów wywiadu, czy kolegów ze specjalsów, z oddziałów specjalnych, z policyjnych, pewnych jednostek. Oni też to mają. Tylko my nie jesteśmy wiadomi. Wszystko dotyczy tych, którzy żyją długie życie spędzają w uzależnieniu od czystej adrenaliny. Tak? Czyli wciągają ją nieustannie przez cały czas, więc efekt taki jest. Czyli samemu sobie trzeba wszystko zafundować i to trzeba uwzględnić w planie emerytalnym. A właśnie, miałem spytać o koszty życia oficera. Tylko takie koszty nie finansowe, bo to jakby rozumiemy, że trzeba kupić bułkę, jogurt i coś zjeść na ciepło, ale koszty osobiste. Rodzina, bliscy, zdrowie. Czy wy macie w pracy... No tak, z rodziną nie możecie rozmawiać na temat swojej pracy, zgaduję. Za bardzo. No, znaczy tak, nasze żony wiedzą, czy i mężowie wiedzą, gdzie pracujemy. Natomiast co konkretnie robimy, to nie mogą tego wiedzieć. No i tutaj pojawiają się bardzo często oczywiście problemy na ten z natury rzeczy. Proszę sobie wyobrazić, w naturalnym życiu, no, nawet nie naszym, prawda, że mąż nie mówi żonie, co robi w ogóle w pracy, bo nie ma, tak, bo nie powie jej. I w ten sposób. I to jest problem, który w sumie często objawia się w tym, że nasze żony i mężowie bardzo nie lubią tego naszego zawodu i są pierwszymi wrogami tego, co robimy. I mówiąc, tym bardziej, że nie przynosimy jeszcze tych kokosów, takich jak sąsiad i kolega z pracy, tylko trochę mniejsze, więc często znikamy, a później gdzieś wyjeżdżamy, mówimy żonie, że wyjeżdżamy, wrócimy za 2 tygodnie, a czasami się mówi w jakim kierunku, tak, ale generalnie tego też nie można mówić, no ale znaczy rodziny wiedzą, gdzie, co, że my nie jeździmy do Londynu i Paryża. Wyłącznie. Tylko raczej tam, gdzie włączy się telewizję, co się coś dzieje, a raczej niedobre miejsca. Gdzie niekoniecznie kula, sztylety jakieś radzieckie, ale choroby, bandytyzm, wypadki, bomby spadające jakieś tam. Czyli zdrowotnie też, rozumiem, ta praca jest wymagająca. Jest wymagająca bardzo i samo uzależnienie od adrenaliny powoduje, jak młody człowiek już wchodzi na ten poziom, prawda, że już tego nie czuje, bo to jest stan naturalny, to uzależnienie adrenaliny powoduje, że po prostu nie dostrzega się niektórych elementarnych rzeczy, na które zwykły cywil zwraca uwagę. Tam poboli, tu poboli. A cholera, to mnie boli. W ogóle mi się wydaje, że jesteśmy nieśmiertelni, tak? A no, potem jak się takie ważne rzeczy robi, to jak to tam... A organizm wszystko rejestruje, zapamiętuje i później wystawia rachunek. Czasami bardzo bolesne. Okej. Okay. No trochę w minorowe nastroje pobiegliśmy. Nie mówię, żeby była pełna jasność. Nie mówię, że to jest norma. Tak. Ale bywa. Jak się wchodzi do tego zawodu, to trzeba się z tym liczyć, że tak może być. Nie musi, ale może być. Czyli jest to koszt, który należy uwzględnić jednak mimo wszystko w... I co więcej, praca w wywiadzie nie jest obowiązkowa. Zawsze można się zwolnić. W każdej chwili. Ale nawet z tymi agentami można powiedzieć, rzeczywiście można zadzwonić do niego i powiedzieć mu, stary, ja idę na emeryturę, mam to w nosie. Nie ma obowiązku pracy. Mam pytanie o Polską Szkołę Szpiegów Kikuty. Rozumiem, mamy jedną.
To znaczy, dobra, nie będę się pytał, ile mamy, bo i tak pewnie się tego nie będę mógł dowiedzieć, ale rozumiem, że mamy ten, chyba Zagierka powstała, jak dobrze pamiętam, Kiekuty. Czy to jest miejsce, w którym obcuje kandydat na oficera, na agenta, obcuje z nową techniką, ładne sale? Czy to wszystko jest takie jak polskie szkolnictwo? Czy tam się wkłada jakieś sensowne pieniądze, żeby tego człowieka przeszkolić, żeby on był gotów na różne rzeczy, a nie jak... tabaka w rogu. Mogę odpowiedzieć w ten sposób. To jest bardzo dobra szkoła. Mm-hmm. Bardzo dobrze wyposażona. Na wysokim poziomie. Znaczy w ogóle i estetyki, i przygotowania, mm-hmm. techniki i wszystkich udogodnień, sportu i tak dalej. W pięknym miejscu położona. Bardzo dobrą kadrą. Naszą kadrą od zawsze. Mm-hmm. Bo ta szkoła powstała za Gierka. Gierek bardzo niestety, nie, znaczy niestety, stety, bardzo nie ufał, oficerom szkolonym za wschodnią granicą i chciał mieć absolutnie polski wywiad, mhm. do którego będzie mógł mieć pełne zaufanie. I tak ta szkoła powstała. Ona się rozwijała przez te wszystkie lata. Jest coś bardzo ważnego, już tak. Na skróty. Ona ma swoją tradycję, klimat. Ona trwa i to jest taki symbol polskiego wywiadu. Od chwili wybudowania do dzisiaj to jest szkoła szkoląca oficerów polskiego wywiadu. Owszem, zdarzały się tam czarne owce, zdarzały się przykre wydarzenia, ale szkoła jako taka, słowo stare Kiekuty brzmi ciekawie. I dumnie dla nas, dla oficerów, że jesteśmy absolwentami tej szkoły. Choć muszę powiedzieć, że nie wszyscy oficerowie się tam szkolą. Okej. Wielokrotnie w pana wypowiedziach się przewija taki wątek, że koledzy z wywiadów zaprzyjaźnionych pytają się, my rzuciliśmy do tego 50 ludzi, wyście to zrobili 5. Jak wy to robicie? I pytanie, czy my to robimy z tego powodu, że brakuje pieniędzy, czy jesteśmy po prostu jako Polacy tak sprytni, tak fajni, mamy takie predyspozycje, że pieniądze nie są tutaj jakby żadnym zagadnieniem, po prostu potrafimy to robić trochę lepiej. I tak, i tak. I tak. Ja wam zaraz powiem, jak to wygląda. Rzeczywiście Polacy mają to coś, te złodziejskie takie nawyki trochę, cwaniackie takie... To są cechy akurat w tym zawodzie pożądane. I rzeczywiście mamy ten dryk do szpiegostwa. Ja mam na przykład Niemcy, jak jest napisane na trawniku tabliczkę nie przychodzić, to Niemiec nie przejdzie. A Polak właśnie tam pójdzie. No, to oczywiście. I zrobi sobie, bo ten mu będzie bliżej. Dlatego Niemcy mają świetny kontrwywiad i świetną policję. Z wywiadem już jest nieco gorzej, jak w historii wiemy. Ale tak, ja troszkę ironizuję, ale w tym jest pewien sens, który się kryje. Mam takie wielkie instytucje jak CIA, gdzie są dziesiątki tysięcy ludzi pracują. To CIA to jest organizacja, która ma budżet jak państwo polskie prawie. Tam siłą rzeczy mechanizm funkcjonowania jest inny, zbiurokratyzowany w dużym stopniu. Te decyzje są inaczej rozłożone. W wywiadzie podejmowanie decyzji to jest kluczową kwestią szybkości, sprawności i efektywności jego działania. A w dużych organizacjach ten proces decyzyjny jest rozciągnięty. Czyli jak się łańcuch skraca... To nie znaczy, że są źli oficerowie, tam też są świetni i tak dalej. Krótki łańcuch decyzyjny zawsze dobrze działa na efekty pracy. Dlatego takie organizacje wywiadowcze, na przykład jak Polska była, czy nawet jest, czy Mossad. Mało kto wie, że Mossad to jest taki mniej więcej wielkości jak nasz wywiad. To nie jest duża organizacja. Ale wszędzie się o nich czyta, więc jest wrażenie. PR mają też PR, bardzo PR dobry. Mają świetny, to Wydział prawda. PR-u Mossadu jest świetny. Gwarantuję panu, że 99% książek, które się na temat Mossadu ukazują się, są zatwierdzone w odpowiednich instytucjach i tak dalej. Zresztą w ogóle służby wywiadowcze. I to jest. I rzeczywiście polski wywiad takie predyspozycje, takie cechy ma. Zatem był dobry dobór ludzi u nas zawsze. Silna motywacja do wykonywania tych zadań. Duże poczucie takiego realizmu i odwagi z drugiej strony. Ale
tej naszej wywiadowczej odwagi. To jest taka odwaga zrównoważona, taka ta właściwa, która powinna być. I w ten sposób to powoduje, że tym bardziej, że często w małych zespołach się efektywnie pracuje. Prawda? Jak jest sytuacja zagrożenia niebezpieczna jakaś, to jak jest zaangażowane wiele ludzi, ta odpowiedzialność inaczej się rozkłada. Mm-hmm. Jak jest trójka oficerów, która musi wykonać to zadanie, oni się znają, wiedzą, kto jakie ma kompetencje i tak dalej. Czyli tak. To niekoniecznie zawsze musi być problem z pieniędzmi. Nie, dlatego, że zawsze się... My mówimy o tak zwanych pracy wywiadowczej, tej jednostkowej. Wywiady globalne to jest zupełnie inna kwestia, rosyjski, amerykański, prawda? No tak. Które mają tam całe farmy troli, boty, prawda? Masa agentury. Oni sterują polityką światową. Oni zmieniają rządy, decydują o wyborach w niektórych krajach, prawda? To jest zupełnie co. To jest ten. Ale zawsze na końcu pojawia się ten oficer i ten agent, którego trzeba zawerbować. Farma, jest gigantyczna farma troli, która działa i tak dalej, przygotowuje wielki atak na jakiś kraj, ale tak i tak na końcu musi być ten agent, który sepnie to wszystko na końcu. Właśnie ten agent. I on jest najważniejszy, zawsze. Mówi się, że wyszkolenie dobrego operatora gromu kosztuje $1 000 000, nie licząc kosztów sprzętu. Ile kosztuje dobry agent? Można to policzyć? Nie ma takiej ceny. Jak już powiedziałem, my nie wystawiamy żadnych rachunków i generalnie rzecz biorąc, jest taka zasada w każdym wywiadzie. Wywiad nie liczy pieniędzy. Wywiad, który zaczyna liczyć pieniądze, a były nawet w Polsce takie sytuacje, że szef wywiadu meldował oszczędności, to jest absurdem. Wie pan, jak się dowiedziały przeciwne nam służby, że polski wywiad oficjalnie zaraportował, że zrobił oszczędności, to znaczy, że jest katastrofa w państwie. Nie chcę mówić konkretnie, bo my tego nie robimy, ale im więcej wywiad wydaje, tym znaczy jest lepiej zadaniowany, ma lepsze źródła, lepiej oficerowie pracują i tak dalej. Na wywiadzie nie można oszczędzać, to nie są duże pieniądze. W skali kraju to są śmieszne pieniądze. Śmieszne to nawet mamy. A my zyski, albo inaczej, bezpieczeństwo państwa nie ma ceny. Ono jest bezcenne. I teraz przechodzimy na tego agenta. Jak trzeba dać agentowi 1 000 000 euro na raz, za to tylko, że za chwilę może być przydatny. On jeszcze nie dał żadnej informacji, ale wiemy, że może powstać taka sytuacja, że jego informacja, że on może być źródłem potencjalnym, to dajemy 1 000 000. A czasami dajemy 500 euro, wie pan, za najtajniejsze informacje od samego źródła. Pieniądze daje się takie, jakie należy dać, a nie ma żadnych cennika, że za jeden dokument płacimy tam dolca, nie? Nie jest. Ja właśnie sobie sprawdziłem budżety od początku 2010 i tam do 2015, bo to około 150 milionów, a potem sobie popatrzyłem, to jest 189 w 16, 191 w 17 i budżet na 2018 to było 189 milionów złotych i sprawdziłem, jakie kwoty wydajemy na inne rzeczy zbliżone do tych i wyszło mi, że tyle samo wydajemy na dotacje i subwencje na teatry. Mniej więcej tyle samo wydajemy na wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy i na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, co dla mnie nic nie znaczy tak naprawdę. Czy my wydajemy odpowiednie kwoty na wywiad? Zepsuł mi pan humor. Ale niestety... To miała być ciekawostka. Ja niestety wiem o tym, ale nie chcę myśleć o tym na co dzień. Przepraszam, jakie było pytanie? Czy my wydajemy dostatecznie... Ja wiem, że zawsze jest... moglibyśmy wydawać dużo więcej, ale czy te pieniądze, które my wydajemy na wywiad, wystarczają, żeby on w miarę skutecznie działał? Czy to są jakieś skrawki i my jedziemy na rezerwie? Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo na to pytanie jest w stanie odpowiedzieć tylko parę osób w kraju, te, które z informacji wywiadu korzystają. Każdy z nas, ja co prawda zakończyłem służbę jako na wysokim stanowisku dyrektor biura, więc miałem dosyć duży ogląd pewnych procesów i kierunków pracy. Ale jaka jest efektywność i przydatność, to wszystko zależy od jakości polityków.
My sami z siebie nic nie robimy, nie wymyślamy sobie zadań. My sobie nie ustalamy, że w tym roku to będziemy robić to i to. Mm-hmm. Podstawą funkcjonowania każdej służby wywiadowczej na świecie są jak gdyby trzy takie fundamentalne, trzy fundamentalne sprawy. To są wyznaczenie przez kierownictwo państwa, a więc polityków, zadań i kierunków naszej pracy. Mm-hmm. Co jest dla naszego państwa ważne. Oczywiście są takie elementy, które są zawsze ważne. Terroryzm, bezpieczeństwo, no, tak. Prawda? To one są na stałe. Ale są też takie bardziej płynne. I to nam wyznacza, co roku musimy, politycy nam muszą przedstawić. Krótko mówiąc, polskiemu wywiadowi premier wyznacza kierunki naszej pracy. Mhm. Druga kwestia, musi za tym dać pieniądze odpowiednie na realizację tych kierunków pracy. A trzecia, umieć skorzystać z tych efektów, które my przynosimy. O czym już rozmawialiśmy. Z tym wszystkim u nas jest trochę kłopotów. Z różnymi rządami jest różnie. Wiele ich przeżyłem. Po 90 roku w zasadzie prawie wszystkie. Mhm. Tak i różnie to było. Często zależało od konkretnych polityków też. Ale to tylko oni potrafią ocenić, na ile my jesteśmy im potrzebni. Generalnie rzecz biorąc, w każdym rozwiniętym, europejskim, szanującym się kraju wywiad jest oczkiem w głowie, bo to jest najtańsza złotówka, mhm. Największe zyski. Nie ma większych. Czyli wysoka stopa zwrotu. Ogromna. Mam pytanie, czy zdarzyło, znaczy na tyle, na ile może pan o tym opowiedzieć, czy zdarzyło się, że z powodu węża w kieszeni przysłowiowego straciliśmy agenta? Po prostu ktoś zażądał takich pieniędzy w kolejnej iteracji, załóżmy, że nie byliśmy mu w stanie albo nie chcieliśmy. Ktoś stwierdził, że to jest absurd. Czy są w ogóle takie granice jakby? Wiadomo, że nie mówimy o 100 miliardach dolarów, bo to jest science fiction. Ale czy ktoś zażyczył sobie na tyle dużo, że... Cześć. Rozumiem. Ja wcześniej powiedziałem, jak my płacimy, prawda? Mhm. Oczywiście to jest w dużym uproszczeniu, no bo za tym wszystkim kryje się też oczywiście zdrowy rozsądek, mm-hmm. prawda? I no, zdarzali się ludzie, którzy mieli potencjalnie bardzo ciekawe informacje, a życzyli sobie jakichś astronomicznych mm-hmm. pieniędzy. No oczywiście, że jest tam jakieś wyważenie, prawda, tego sensu mm-hmm. pewnych relacji i tak dalej. Ale od tego właśnie wywiad jest, żeby umieć właściwie ocenić ryzyko, czy inwestycja w tego gościa lub w te przedsięwzięcie mm-hmm. I włożenie dużych pieniędzy, jaka jest potencjalna stopa zwrotu. Czy to się opłaci w dłuższej perspektywie? Mm-hmm. No bo my od tego generalnie jesteśmy, żeby umieć patrzeć dalej niż jest zapisane mm-hmm. tylko w kontrakcie, tak? Musimy czuć, gdzie jest to drugie, trzecie i czwarte dno. Mhm. Bo tego taka instytucja jest właśnie. Więc od razu mówię, bywały sytuacje takie, że żeśmy przelicytowali albo nie dolicytowali tej instytucji. Ale okay. To jest naturalny koszt tej pracy. Czy płaci się tylko pieniądzem, czy ludzie mają inne żądania, trochę bardziej ekscentryczne? Bo ja sobie wyobrażam na przykład, że mógłbym sobie zażyczyć obrazu. Odpowiadam panu. Generalnie rzecz biorąc, my to określamy jako zaspokajanie potrzeb. To jest pojęcie bardziej uniwersalne. To jest podstawa ekonomii, tak, zaspokajanie tak, potrzeb. Zaspokajanie potrzeb. Proces wygląda z dużego grubsza tak. Werbuje się, powiedzmy, agenta. Z reguły agent ma coś nie w porządku, jeżeli my już go werbujemy. No, jakieś ma tam ułomności, uchybienia. Kupa ludzi ma na najwyższych stanowiskach takie różne tamtego. No i my je wyłapujemy, identyfikujemy i to wykorzystujemy. Najczęściej wyrażaną potrzebą jest oczywiście potrzeba zaspokojenia potrzeb. Ludzie te potrzeby mają różne. Mają chęć ambicji, zaszkodzenia szefowi, udowodnienia sobie czegoś, prawda? Pokazania, ja tu będę największym agentem wszechczasów, mm-hmm. prawda? Nawet nie myślą w pierwszym momencie o pieniądzach, tylko o jakichś tam swoich kwestiach, potrzebach, które mają rozbudzone, a które dusi w sobie, tak męczy, bo nie może z tym wyjść, a my wiemy o tym, no to mu przychodzi i mówimy, my ci pomożemy.
rozwiązać twoje problemy. No i później się go werbuje takiego agenta, a on oczywiście mu się mówi, że robi to dla dobra wolności, demokracji, swobody, praw człowieka i tak dalej. Mm-hmm. Tak, i wypijamy w Bruderschaft i fajnie, kumpel, tu się klepiemy, ale na końcu i tak, dajemy mu walizeczkę z kasą i mówimy, słuchaj, za twoją ciężką pracę, którą wiesz, bo będziemy tu ciężko pracować, mm-hmm. tu masz kasę. Chyba przez całe moje życie nie spotkałem takiego, który by nie wziął. Bierze każdy i my ich zachęcamy, wszystkich agentów, do brania kasy. Czasem się opierają na początku, ale najczęściej to w ogóle jest tak, że jak już kończymy tę pierwszą rozmowę, to oni mówią, ile ja za to dostanę. Tak? Bo pieniądz, nic tak nie utrwala siły związku i współpracy wywiadowczej, jak dobrze opłacona praca, bo to... A więc on sobie ten obraz może kupić. Jeżeli będzie chciał. Jeżeli będzie chciał. Od razu mówię, że w pracy wywiadów generalnie rzecz biorąc wykluczone jest werbowanie tego typu ludzi, na przykład pedofili, żeby była pełna jasność. Jasne. Jest pewien bruk, który jest etyczno-moralny, którego się nie przekracza. Ale jest kupa innych odchyłek. Niektórzy twierdzą, że mamy tak rozwinięty internet i tak w nim bardzo wszystko można znaleźć, że być może już tak nie do końca ten wywiad w takiej formie jest nam potrzebny. Oczywiście no, to są jakieś takie gładkie slogany. Pytanie, jak wywiad będzie się zmieniał? Czy on się będzie zmieniał? Tylko dlatego, że mamy sieć i mamy dark web i inne historie, gdzie można podobno znaleźć więcej? A to opisałem całkiem nieźle w swoich książkach, ale najbardziej lubię to, co Eko napisał w Cmentarzu w Pradze. To jest kapitalne, bo to w zasadzie mówi wszystko o tym zawodzie. A Cmentarz Pracy to najlepsza książka szpiegowska wszechczasów. Nie ma lepszej. No, może jednego autora krajowego, to nie chcę. W każdym razie napisał jako tak. Z chwilą wynalezienia, a to akcja się dzieje na przełomie wieków, 19 i 20. Z chwilą wynalezienia telegrafu i radia zawód szpiega staje się mało przydatny, czy coś takiego. Tak lekko parafrazuję. Wie pan, te wynalazki wszystkie i tak dalej, to jest okej. To jest bardzo ważne. Świat wirtualny, realny już są zmieszane tak głęboko ze sobą, że w świecie wirtualnym ludzie giną nawet, prawda? Więc natomiast tak czy inaczej, w każdym wywiadzie na końcu jest człowiek. Zawsze. No niech pan popatrzy, całe NSA, tysiące ludzi, a Snowden wszystko jeden załatwił. No taka prawda. Więc tutaj... Czynnik ludzki zawsze na końcu. Zawsze ten agent, wie pan, spina wszystko. Oczywiście metody się zmieniają, bo sieć, świat wirtualny daje nieprawdopodobne metody działania, inspiracji, dezinformacji. Generalnie działalność inspiracyjna, dezinformacyjna to jest żerowanie na ludzkiej głupocie, nieświadomości, na nieznajomości elementarnych faktów. W dawnych czasach było to trudniejsze, bo głupota była dosyć intymną sprawą. Często w rodzinie, w klasie, w grupie jakiejś tam małej wiedziało się, kto jest tam, że głupek jest. No tak. Dzisiaj, wie pan, w internecie wystarczy największą bzdurę napisać i zaraz padł na 100 tysięcy lajków. No i można, a więc co tu dużo mówić, cudowna metoda, aby wejść w to. A jeszcze dodam ciekawostkę, prawda, każdy oficer wywiadu dzisiaj się uczy posługiwania portalami społecznościowymi. My oczywiście sami z siebie nie wolno nam, ale wykorzystujemy je bardzo często. Gwarantuję panu, że można na Facebooku dzisiaj agenta zawerbować dla wywiadu i nawet się z nimi spotykać, powie wszystko. Najwięcej, najciekawsze jest, co ludzie mówią nie o sobie, o innych. O innych. Jak się gada na innych. Przypominam, że jesteśmy i czuwamy. Nie tylko my. Okej. Okay. I na koniec, przedostatnie pytanie. Ostatnie będzie takie trochę inne. Kogo poza panem czytać? W sensie, kto pisze książki... szpiegowskie, nazwijmy to, ze znajomością rzeczy, sugerującą, że albo pracował jako, albo był blisko wywiadu. No Fleming to już... Tak, wie pan, no akurat nie specjalnie. Dobra literatura sensacyjno-szpiegowska, ją można zbadawać w dwóch poziomach. Jeden to jest
czysto literacki, prawda? I jako podgatunek kryminału, bo w zasadzie powieść sensacyjna szpiegowska nie ma, ona nie jest jeszcze gatunkiem literackim, jest częścią kryminału, więc i tak na półkach stoi z reguły sensacja i kryminał. Sensacja i kryminał. Więc to jest zupełnie inny aspekt. Ja na przykład no, nie będę w to wchodził w tej chwili, bo to koszty literackie są tutaj sprawą dosyć osobistą. Natomiast jeśli chodzi o autorów zbliżonych do rzeczywistości, to rzeczywiście jest trochę autorów, którzy mają osobiste doświadczenie z pracy wywiadowczej. Ja osobiście no, z oczywistych powodów najwyżej cenię Lekarę, bo on już oczywiście dawno odszedł od tego świata, od tych spraw, ale jego doświadczenie, siła wrażeń, którą zabrał ze sobą z okresu zimnej wojny, pracy w Niemczech i tak dalej, no jest niebywała i on potrafi to wciąż przeżyć. Na to się nakłada wybitny literacki talent, prawda? Bo to nie jest czysta popkultura. Ja mam dużo więcej czytelników niż Le Carré. Paradoksalnie, bo Le Carré to nie jest generalnie zbyt łatwa literatura. No nie, tam nie ma bondowskich pościgów, nie ma. Jest ciężka praca. Karla, ten cały świat, w którym on operuje, to jest naprawdę literatura, która wymaga pracy intelektualnej. Polecam oczywiście zawsze Grahama Greena, Iana Fleminga z powodów, no takich, ale on był oficerem wywiadu czasu wojny tylko. Natomiast bardzo oczywiście wielkim moim ulubieńcem jest Forsyth, który się dopiero nie tak dawno przyznał, że był współpracownikiem MI6. Sam widziałem ten program z Kawlana, taki talk show norweskiego takiego znanego dziennikarza, publicysty, gdzie Fleming się, Forsyth przyznał. Zresztą w jego książce zawsze było czuć, coś tam jednak u tego gościa jest na rzecz. A poza tym też to jest dobra literatura. Zobaczcie, to jest wybitne autorzy, tak jak mówię, Graham Greene i Spokojny Amerykanin jest absolutnym arcydziełem. Absolutnym, też współpracownik wywiadu brytyjskiego. Zauważcie, że oni poruszają, tak potrafią stworzyć tą literaturę szpiegowską. Opisywali czasy zimnej wojny. Patrz, idealnie pasuje dalej, tak? I to się dalej świetnie sprzedaje. Forsyta, powtarzałem sobie parę lat temu, no, to się w ogóle nie zestarzało. Litwinienko, Skripal, ludzie, przecież wszystko mamy jak z Markowem. Tak? Nawet jeszcze lepiej, ciekawiej. A co z Clancy'm? No Clancy to, ja bardzo lubię oczywiście Clancy'ego i jego Jacka Ryana. To jest dosyć lekka literatura i spora fantazja. To się dobrze czyta, ale zbieżność, taka bliskość literacka do świata autentycznego jest dosyć odległa. Zresztą to nic nie szkodzi oczywiście literaturze. Jak ja przeczytałem pierwszy raz Millennium Stieg'a Larssona, prawda, to byłem zachwycony. Pierwszą część, po prostu tak cudownej książki w życiu nie czytałem. Po prostu i mówię, że ja sam też muszę coś takiego napisać, co było silnym imperatem napisania mojej pierwszej. I chyba się udało. Ale powiem, ta książka nie ma nic wspólnego ze Szwecją. Stieg Larsson opisuje świat, który w ogóle nie istnieje. Ale co jej nie przeszkadza, żeby mieć miliony czytelników na całym świecie. Szwedzi są nawet dumni, że ta prawda, to ta król tam się parę razy krytycznie wypowiedział o tym obrazie Szwecji, który on tam pisał, ale... I na koniec pytanie. Powiedział pan, że jest pan bardziej popularny od lekarza. Czy my mówimy już o milionie? W Polsce. Czy mówimy już o milionie sprzedanych egzemplarzy, czy no, więcej? Tetralogia już dawno przekroczyła 500 000. Zamęt nie wiem jeszcze jak, ale no, sprzedaje się świetnie w dalszym ciągu. Zobaczymy co z ekranizacją. Mamy ambitne plany 7-cyfrowe. I bardzo dobrze i tak trzymać. Rozumiem, że to zamęt nie jest ostatnią rzeczą. Nie, kolejna. Możemy oczekiwać kolejnych historii. Tak, gdzieś w lutym mam nadzieję wydać kolejną część nowego cyklu. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Mógłbym jeszcze ze 3 godziny, ale wszyscy mamy jakiś ten czas ograniczony. Moim i Państwa gościem był Wincent Sewerski, twórca znakomitej literatury. Polecam. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję słuchaczom. Dziękuję panu. Wszystkie nasze podcasty znajdziecie na stronie hajkesz.pl.